Czy masz świadomość? Państwo opiekuńcze nie może tolerować tego, że w równoległym świecie platform internetowych ten sam człowiek jest mielony na cyfrową biomasę, a jego prywatność i uwaga są traktowane jak towar, za który płacą reklamodawcy. Katarzyna Szymielewicz. Google i Facebook energicznie lobbują za zabiciem ochrony prywatności w internecie, ograniczeniem regulacji, poluzowaniem lub zablokowaniem przepisów zwiększających prywatność oraz udaremnieniem każdej próby zdefiniowania ich praktyk, ponieważ tak walczą z egzystencjonalnym zagrożeniem dla bezproblemowego przepływu nadwyżki behawioralnej. Szoszana Zubow. Google bardzo agresywnie sypie groszem w Waszyngtonie i Brukseli, a następnie pociąga za sznurki. Ludzie bardzo boją się dzisiaj Google'a. Profesor Berylin. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pani... Właściwie nie pani, bo się znamy, Katarzyna Szymielewicz, prawniczka specjalizująca się w problematyce praw człowieka i nowych technologii, działaczka społeczna i publicystka, współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon. Cześć Katarzyno. Cześć, witam serdecznie. Katarzyno, co to znaczy, że jesteśmy mieleni na cyfrową biomasę? Brutalne określenie, którego używam, żeby wybić konsumentów usług internetowych z poczucia komfortu, w mojej ocenie fałszywego, ponieważ chodzi tutaj o to, że nie mamy podmiotowości i nie kontrolujemy procesu, w który wciągają nas dostawcy usług, tak naprawdę usługami niebędących, a więc platformy internetowe, które zaprosiły nas, taką zwabiły nas obietnicą darmowej i to jeszcze spersonalizowanej usługi, czyli czegoś niezwykłego, prawda? No bo skoro ktoś kroi mi na miarę buty, to zwykle chce więcej, a nie mniej pieniędzy. A tutaj mamy skrojoną na miarę pode mnie, jak to mówił Mark Zuckerberg, czy wyszukiwanie, czy inne doświadczenie na portalu społecznościowym i nie płacę. No oczywiście, że płacę. Płacę być może więcej niż kiedykolwiek za jakąkolwiek usługę. To jest taka myśl, którą poddaje pod naszą rozwagę Tristan Harris, były pracownik Google, człowiek, który założył bardzo krytyczną instytucję wobec działania Big Techów, czyli Center for Humane Technology. To on właśnie powiedział, że żadna usługa nigdy nie była dla nas tak droga, jak właśnie ta. Ta biomasa bierze się z tego, że ją generują algorytmy. Algorytmy, czyli serce, silnik, mózg, można powiedzieć, platform internetowych, gdzie to nie ludzie oczywiście decydują o tym, co będzie mi pokazane i jakie to moje doświadczenie będzie, tylko właśnie uczące się algorytmy. One z jednej strony procesują, przetwarzają nasz łupież cyfrowy, nasze ślady cyfrowe na profile marketingowe, czyli próbują, teraz je sama personifikuję, no, dzięki tym algorytmom staje się jasne, jaki jest wzorzec mojego zachowania, jakie mam cechy, jakie mam potrzeby, do czego można dopasować w moim przypadku treści mi serwowane, a z drugiej strony podobny mechanizm, choć oczywiście inny zestaw algorytmów, zajmuje się dobieraniem do tych treści w taki sposób, tego doświadczenia w taki sposób, żebym jako konsumentka, jako osoba poddana temu przetwarzaniu na biomasę cyfrową, żebym utrzymała swoją uwagę, żebym nie wyszła z tego mechanizmu wtedy, kiedy ja się poczuję zmęczona, kiedy poczuję się nasycona, nakarmiona albo już dość wkurzona lub dość mocno zainspirowana, ale żebyśmy scrollowali i klikali jak najdłużej, bo z tego są pieniądze. Więc ten mechanizm dość brutalny i zoptymalizowany na komercyjny zysk, a nie na wartość dla człowieka, nazywanego nie bez powodu użytkownikiem przez te firmy, czyli właśnie kimś raczej zależnym, uzależnionym, poddanym jakiejś obróbce, a nie klientem, który sam decyduje. Ten cały mechanizm mielenia nas, żeby go unaocznić, wymyśliliśmy w Panoptykonie cyfrową biomasę.
Dla tych z Państwa, którzy chcą pogłębić ten wątek, bardzo polecam Wiek kapitalizmu i inwigilacji, książkę, która wyszła w Polsce, Szoszany Zubow. A do Ciebie kolejne pytanie, co dzisiaj możemy zrobić, żeby nie być tą cyfrową biomasą? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Na pewno odpowiedzią nie jest kontynuowanie modelu, w którym się znaleźliśmy, tak jakby był on dla nas neutralny, bo neutralny nie jest, musimy go zmienić. Teraz, którędy ta zmiana może nastąpić? Firmy podsuwają nam ustawienia prywatności, ustawienia różnych rzeczy, ustawienia reklamy. Możemy spędzić dużo czasu z tymi suwakami, które są nam dostępne na platformach internetowych i próbować coś zmienić. To nie jest bez sensu, ponieważ do pewnego stopnia możemy rzeczywiście to nasze doświadczenie ulepszyć, możemy ochronić się przed jakimiś najbardziej toksycznymi czy agresywnymi formami tego, co na nas czeka w sieci. Możemy sobie trochę bardziej skalibrować, powiedziałabym, ten filtr, przez który trafiają do nas takie, a nie inne informacje, ustawić, nie wiem, brak powiadomień, do czego wszystkich zachęcam, możemy ustawić sobie wyłączniki czasowe, żeby się samoograniczyć, możemy wyrzucić aplikacje z telefonu i korzystać z nich tylko na przykład w kontekście pracy, jeżeli do tego są nam niezbędne, ale nie mieć ich ze sobą przez cały czas. Więc nie jest tak, że nie możemy zrobić zupełnie nic, ale to są zmiany w ramach paradygmatu, który opisałam, w którym tak naprawdę nasza pozycja jest bardzo, mamy tą asymetrię władzy, w której nie my jesteśmy klientem, nie my płacimy za tę usługę, tylko płaci reklamodawca i też nie my decydujemy o tym, jakie doświadczenie będzie nam zaserwowane. I jeżeli to chcemy ruszyć, a uważam, że właśnie ten paradygmat jest do zmiany, to są dwie ścieżki. Obie krążą wokół zmiany modelu biznesowego, czyli modelu, czyli tego, w jaki sposób są tutaj robione pieniądze. Możemy próbować jako konsumenci zażądać czegoś lepszego, płacąc więcej, czyli wejść w taki model bardzo, bardzo amerykański, zresztą często proponowany przez firmy, które chcą wejść na ten rynek i tworzyć jakieś nowe rozwiązania, nadbudowywać się na to, co już mamy, czyli takie usługi płatne już usługi, tradycyjne usługi, w których ktoś przychodzi, ktoś trzeci, zaufany partner i on negocjuje w naszym imieniu to, co będzie działo się z naszymi danymi. W formie teraz tu danych, czy w formie jakiegoś pośrednictwa, na które się umawiamy, albo dostarcza mi swój lepszy algorytm, który koryguje ten, który działa dla mnie toksycznie i wciąga mnie w spirale konsumpcji treści, które dla mnie są zbyt negatywne, czy w niebezpieczny sposób angażujące. Takie nakładki na platformy internetowe są do pomyślenia i technologicznie jest to możliwe, ale to jest znowu wchodzenie w coraz bardziej wyrafinowane usługi i najpewniej płacenie za nie realnymi pieniędzmi. Druga ścieżka, którą my w Panoptykonie wspieramy, uważamy, że w Europie jest bardziej realna i bardziej fair, to jest ścieżka regulacyjna, czyli wprowadzenie pomiędzy nas i owe platformy komercjalizujące dzisiaj naszą uwagę, nasz czas, nasze dane, kogoś, kto powie stop. To, co robicie firmy internetowe, ma negatywne skutki i dla jednostek, i dla konkretnych konsumentów, i dla społeczeństwa. Musimy was w tym powstrzymać, tak jak powstrzymaliśmy firmy produkujące niezdrową żywność, producentów papierosów, alkoholu, czy innych trucicieli środowiska. To jest teraz ta rozmowa, która toczy się od kilku lat w Unii Europejskiej, w której my, Panoptykon, jesteśmy jednym z bardzo aktywnych graczy, organizacji walczących o dobry standard i regulacji. I na tej ścieżce mamy pewien postęp i uważam, że to jest polityczne rozwiązanie systemowe, jest jedynym, które doprowadzi nas do jakiejś długotrwałej zmiany, która nie będzie rozwarstwieniem na biomasę, która nie płaci pieniędzmi, ale jest zużywana przez ten system, i płacących, bogatych, świadomych konsumentów. Ja bym dorzucił do tego, że możecie Państwo po prostu też wrócić do starych telefonów, które nie mają podłączenia do internetu, służą tylko do dzwonienia. To oczywiście rodzi szereg wyzwań, ale też rozwiązuje wiele problemów. Sam to stosuję od blisko 2, a może i właściwie już więcej lat. Po 5 czy 6 latach przyspawania się do swojego smartfona zrezygnowałem.
A to taka rada na marginesie. Katarzyno, a co dzisiaj my, Polki, obywatele, Polki, Polacy, powinniśmy się domagać od naszego polskiego rządu, bo powiedziałaś o tej perspektywie Unii Europejskiej, a co z rządem w Warszawie? Z uwagi na to, jak ponadnarodowe, jak bardzo ponadnarodowe są te problemy, o których rozmawiamy, rząd nie powinien próbować rozwiązywać ich sam, bo to się może skończyć byciem rozgrywanym w najlepszym przypadku przez te gigantyczne firmy, których budżety lobbyingowe często są większe niż to, co ma do dyspozycji. Może nie polski rząd, ale wiele mniejszych na pewno. Więc w mojej ocenie rolą polskiego rządu jest przełożenie na nasze realia, na praktykę działań w Polsce, prawa, które tworzymy na poziomie Unii Europejskiej, takim konkretnym prawem, które tu i teraz musi być wdrożone, jest akt o usługach cyfrowych, zwany w naszym żargonie DSA, od Digital Services Act. Też zachęcam do zajrzenia na stronę panoptykon.org, tam znajdziecie Państwo wszystko na ten temat, bo sporo o tym akcie piszemy od kilku lat, kiedy on powstawał. Teraz jest etap, w którym Polska powinna go wdrożyć. Poprzedni rząd nie zajął się tym przed wyborami. To była świadoma decyzja, żeby już nie dokładać tego tematu, bo były pilniejsze w optyce poprzedniego rządu. Ten rząd już wie, że nie ma wyjścia, ale też w mojej ocenie chce sensownie to prawo wdrożyć. Więc to jest taki konkret, który zobaczymy w tym roku kalendarzowym. Z niego może wyniknąć na przykład coś takiego, że będziemy wreszcie mieli w Polsce działającą procedurę odwołania się od arbitralnych, często w odczuciu ludzi, niesłusznych decyzji moderacyjnych wielkich platform. Tak? A więc te wszystkie sytuacje, w których ktoś mi coś zablokował, a ja nie rozumiem dlaczego, konto jest zawieszone bez wyjaśnienia albo z takim wyjaśnieniem naruszyłeś regulamin, najpewniej naruszyłeś regulamin, ale nikt nie wie, o co chodzi, jak się przed tym bronić. Więc tu pojawi się ścieżka odwoławcza, która wychodzi poza platformę czy do sądu, który będzie w tym aspekcie musiał działać szybciej niż normalnie, czy jakiegoś organu pozasądowego. Będzie też możliwość składania skarg w Polsce na działanie tych wielkich firm. Te skargi nie będą w Polsce rozpatrywane, one będą szły dalej, poza Polskę, ale to ten polski nowy organ, który powinien zostać pilnie stworzony, będzie nas reprezentował i w takim postępowaniu wspierał. Będziemy też mogli jako organizacje społeczne, takie jak Panoptykon podobny, ale też badacze, domagać się dostępu do danych od tych wielkich firm, danych nie o ludziach, danych pokazujących zasadę, sposób i skutki ich działania. Tak? Czyli my będziemy mogli zadawać pytania o problemy, na przykład czy interfejs konkretnego serwisu uzależnia, jaki ma wpływ na dzieci, na dorosłych, jaka jest korelacja między przepraszam, do jakiego stopnia algorytm konkretnej firmy dziś wspiera to, że rekomendowane są informacje sensacyjne, niesprawdzone, mowa nienawiści, różne rzeczy, których nie chcemy widzieć w sieci, a one są dziś bardzo wysoko, bo algorytm uczy się tego, że to one angażują i dlatego podbija je wyżej. Będziemy mogli te zjawiska zbadać dzięki dostępowi do danych i już nie tylko spekulować na ich temat, ale pokazać na danych, że tak jest albo tak nie jest. I ten mechanizm również powinien zaistnieć w Polsce, powinien go stworzyć taki nowy organ, mechanizm dostępu do danych. Więc jest tam kilka rzeczy, które w Polsce mogą i powinny się zadziać, ale tak jak podkreślam, no dla mnie rolą rządu jest tutaj przede wszystkim bycie mediatorem pomiędzy nami a Unią Europejską, w której są właściwe mechanizmy egzekwowania tego nowego prawa i samymi wielkimi platformami, które w Polsce siedzib jako takich nie mają, ale mają obecność i dlatego rząd jest też w stanie z nimi rozmawiać. Ja rozumiem, że polityka tutaj jest kluczowa. Nieistotne są kwestie techniczne, a wola polityczna jest chyba super ważna, czy tak? Co masz na myśli, pytając o kwestie techniczne? Chodzi o to, co jest możliwe, tak? Czy technologia jest ogranicza? Tak. No bo rozwiązania techniczne są, natomiast rozumiem, że w tej chwili nie ma woli politycznej. Do tej pory rzeczywiście nie było. Nie było woli po stronie samych platform, żeby się zmieniać, ponieważ ten model, który rozwinęły, który tak mocno w radykalnych i słusznie radykalnych słowach opisuje Shoshana Zuboff czy Tristan Harris, człowiek znający ten system od środka,
on wyewoluował formę, która jest optymalna ekonomicznie. Dlatego ten model nie zmieni się, jeżeli nie dołożymy tym wielkim firmom motywacji innego typu. I to nie może być motywacja, nałożymy na was kary, ponieważ kary nakładaliśmy na nich już przez ostatnie parę dekad. I to też nie działa. To musi iść dalej, czyli to musi być taki silny, taki dialog silnego regulatora, jakim tutaj będzie Komisja Europejska, z platformą, na którego końcu może być nawet decyzja o zawieszeniu prawa działania tej platformy na terenie Unii Europejskiej, co już jest jakąś realną sankcją, bo jest to nadal rynek wielu bogatych ludzi. I jeszcze w tym momencie trudno byłoby wielkim platformom z niego zrezygnować, choć oczywiście Twitter, czyli teraz X, jego właściciel Elon Musk pozwala sobie na takie zapowiedzi, czy chyba też zdarzało się Markowi Zuckerbergowi mówić, że ach, to my wyjdziemy z Europy, nikt tego jeszcze nie zrobił, nawet TikTok. Myślę, że mamy tutaj jakąś siłę negocjacyjną jako kontynent, półwysep kontynentu azjatyckiego. Wracając do tego, co jest możliwe technologicznie. Rzeczywiście, jak to się mówi w żargonie, sky is the limit, w zasadzie nie ma ograniczeń, ponieważ ta technologia, możemy o niej myśleć jako każdym budulcu, jako każdej materii, którą można dowolnie kształtować. A to, czego my się domagamy, czyli zmiana logiki działania algorytmów i inny cel, postawienie im innego celu, nie tego komercyjnie opłacalnego, czyli angażuj człowieka za wszelką cenę, angażuj jego uwagę, ale celu na przykład sformułowanego w taki sposób, że pokaż to, co najbardziej nakarmi tego konsumenta, pokaż to, co jest najtrafniejsze, pokaż to, co ma najwyższą jakość w ramach tego, czego ten człowiek poszukuje, pokaż to, co najlepiej pasuje do jego nastroju, który jakoś wyraził. Mogą to być inne cele. I te wszystkie cele da się wyrazić w języku matematyki i statystyki, czyli w języku, który rozumieją algorytmy i te maszyny serwujące nam treści. Nie jest to bardzo trudne. Jest to rzeczywiście kwestia motywacji biznesowej po stronie platform. Czy motywacja polityczna po stronie rządów, po stronie Unii Europejskiej jest? W mojej ocenie już jest, ale jest to proces, który zachodził bardzo powoli. Szczególnie widać to po drugiej stronie oceanu. W Stanach Zjednoczonych ta narracja dotycząca platform, ona wybuchła parę lat temu, w mojej ocenie wybuchła taka krytyka. Jak to się stało? Jak to jest możliwe, że my straciliśmy kontrolę nad tym ekosystemem, że nasza demokracja tutaj jest w erozji, prawda? Mamy dezinformację, mamy problem. Kiedy to się stało? No to się działo 20 lat i nikt nie reagował. I teraz ta reakcja jest wręcz nadmiarowa, prawda? Takie wychylenie się w drugą stronę. Mnie to oczywiście cieszy, bo to zawsze jest jakiś ruch, który wywołuje zmiany. Ale ciekawe jest, że w Europie my dość powoli dojrzewaliśmy, ale konsekwentnie do tego, żeby coraz mocniej ten biznes regulować, a w Ameryce Północnej to jest takie przebudzenie i co teraz? Ale coś będzie, coś z tego będzie. Idąc dalej, zacytuję list otwarty, który wysłaliśmy do Instytutu Spraw Obywatelskich, wysłał do ministra edukacji i nauki pana profesora Przemysława Czarnka w zeszłym roku. Cytuję. Zwracamy się do pana ministra z apelem o wprowadzenie odgórnego zakazu używania przez dzieci telefonów komórkowych w szkołach. Uzasadnieniem są liczne badania wskazujące na szkodliwy wpływ smartfonów na zdrowie, wyniki w nauce i sukcesy w życiu dzieci. Koniec cytatu, to jest oczywiście tylko fragment listu. Katarzyno, czy w Polsce powinien zostać wprowadzony odgórny zakaz telefonów w szkołach, tak jak w innych krajach, typu nie wiem, Holandia wprowadziła od 1 stycznia, Francja, Włochy, Chiny. Co ty na to? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Nie jestem przekonana, że taki zakaz wywołałby pożądane przez nas skutki tu i teraz. Oczywiście kierunkowo byłoby wspaniale, gdyby szkoła była tak długo jak się da analogowa
I gdyby nikt nie miał motywacji ani potrzeby wnosić tam urządzeń, ani nauczyciele, którzy są obdarowywani, mówię to w cudzysłowie, kolejnymi tablicami interaktywnymi, tabletami, czytnikami, robotami, okularami VR i tak dalej, a nie dostają wsparcia na żadnym innym froncie, nawet w korzystaniu z tych urządzeń, ani uczniowie, którzy, jak domyślam się, wchodzą z telefonami dlatego, że w tej szkole jest im źle i że potrzebują ich albo jako środka na nudę, albo jako środka do komunikacji ze światem, którego w tej szkole nie znajdują w realu. Więc na tak postawiony problem odpowiedzią w mojej ocenie nie jest twardy zakaz od jutra i nic, prawda? I znowu brak reformy, tylko przemyślana stopniowa reforma, w której zaadresujemy te problemy, które mamy, czyli przede wszystkim brak podmiotowości w tym momencie i ucznia, i nauczyciela, bo obie strony tego konfliktu cierpią i są uwikłane w system i są tego systemu zakładnikami i to musimy odbudować. Musimy zająć się kryzysem psychicznym, znowu myślę, że istniejącym po obu stronach tej szkolnej barykady, no ale najbardziej oczywiście dziś cierpią dzieci i cierpią w związku z tym, jak korzystają z technologii, bo mamy na to twarde dane i to widać jak na dłoni w danych, że kryzys zdrowia psychicznego dzieci jest ściśle związane z ich sposobem konsumowania treści i technologii, korzystania ze smartfonów i całej tej reszty. I to też musi zrobić szkoła. Niestety, szkoła nie może powiedzieć, że to jest problem rodziców, bo to są naczynia połączone. To w szkole dzieciaki powinny dostawać wsparcie psychologiczne i to w szkole mogą szukać w bezpieczny sposób takiego wsparcia, którego nie mają, jeśli nie mają go w domu, a często nie mają go w domu, bo tam też są dorośli uzależnieni od technologii, pozostający w niezdrowych relacjach ze swoimi urządzeniami i z aplikacjami. Więc żeby to wszystko, przepraszam, żeby to wszystko rozplątać, potrzebujemy dużo więcej niż zakazu. Myślę, że zakaz to może być ostatni etap tej zmiany, kiedy już będziemy systemowo gotowi do dźwignięcia, jakościowego udźwignięcia tego, czym będzie szkoła analogowa lub szkoła korzystająca z urządzeń w sposób bardzo świadomy, przemyślany, celowy, a nie tak jak dzisiaj, stara szkoła, pruski system opresyjny, do którego ktoś dokłada urządzenia i to wszystko razem wybucha. Nie czyń zła to legendarny właściwie już pierwszy wers oryginalnego kodeksu postępowania przyjętego przez korporację Google. Ja na wstępie zacytowałem profesora Belego Lina, że ludzie boją się dzisiaj Google'a. Jak myślisz, czy w Polsce również ludzie boją się Google'a? Ja pamiętam rozmowę, podcast, jeden z wcześniejszych podcastów z profesorem Zybertowiczem w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich, który powiedział mi, że w rozmowie z, nie ujawniał nazwiska, ale w rozmowie z jednym z polityków usłyszał, że ten polityk nie będzie się zajmował różnymi kwestiami, o których dzisiaj rozmawiamy, no bo może się to skończyć tym, że jego nazwisko będzie później źle wyszukiwane w wyszukiwarce Google'a, a to wyszukiwanie jest mu potrzebne do wygrania wyborów. Namienne. W mojej ocenie nie boją się. Nie boją się. Google ma nadal twarz przyjaznej korporacji, mimo całej wiedzy, jaką zyskujemy o modelu działania tej i innych platform, szkół społecznych z nim związanych, i tego, jak ściśle one się wiążą, te koszty, które my ponosimy, wiążą się z zyskami po drugiej stronie. Nadal, jeżeli ktoś ma twarz, któraś z tych korporacji ma taką wykrzywioną twarz satyra, z której żartujemy, albo której trochę się obawiamy, to prędzej Twitter, czy Facebook, albo TikTok, dlatego że jest dla Europejczyków trochę obcy, trochę chiński, trochę dziki. Google to jest ta najbardziej ucywilizowana, rozwinięta ze wszystkich korporacji. I rzeczywiście jest. Rzeczywiście jest Alphabet, bo tak należałoby już dzisiaj o Google mówić, czyli właściwą nazwą całej korporacji, jest, no budzi respekt. Nawet w naszej bańce organizacji krytycznie nastawionych do firm technologicznych i zorientowanych na ich regulacje, to jest ten gracz, wobec którego zawsze zachowujemy respekt i przyglądamy się z uwagą ich planom.
nie sądzę, żeby to była optyka rozpowszechniona. Tak? Myślę, że nadal to jest jednak dobry wujek Google, który pomaga na każdym kroku. Ciężko jest zmienić taką społeczną optykę. Nawet nie wiem, czy powinniśmy, bo może nie powinniśmy, może nie musimy iść tą drogą, może nie musimy zohydzać ludziom tych usług, ani ich straszyć tymi usługami, może po prostu musimy je dobrze uregulować, naprawić i wrócić dzięki temu do tego, co sam obiecywały. Czyli rzeczywiście zaoferować konsumentom uczciwą, skrojoną na miarę usługę, za którą może będą płacić tymi realnymi pieniędzmi, a nie swoją uwagą i danymi, która będzie dla nich działać, która będzie dobrze pracować w ich życiu i będzie pięknie. Mówię to oczywiście z pewną dozą ironii, bo sama nie wierzę w taki scenariusz, ale myślę, że walka z tymi korporacjami poprzez straszenie czy pokazywanie, jak bardzo ich usługi bywają dla nas szkodliwe czy toksyczne, to nie jest oferta masowa i w Polsce takie myślenie raczej się nie przyjmie. No ja z kolei, jak przeczytałem ten numer, ten tekst właściwie z New York Timesa, w którym profesor Barry Lin pisze, że Google bardzo agresywnie sypie grosze w Waszyngtonie i Brukseli, to tak sobie pomyślałem, jak to jest w Polsce, w Warszawie i w ogóle w innych miastach. Jak się można łatwo zorientować, również w Polsce sporo pieniędzy Google przeznacza na różnego rodzaju projekty społeczne, różnego rodzaju inicjatywy organizacji pozarządowych. No i warto mieć świadomość, w co gramy z tą korporacją, jeżeli już przyjmujemy te pieniądze. Tu jeszcze raz odwołuję się i zachęcam Państwa do przeczytania książki Zubow Wiek kapitalizmu i inwigilacji, bo włosy dęba stają, kiedy się o tym poczyta głębiej niż tylko powierzchownie posłucha opowieści marketingowych Google'a. No dobrze, idźmy dalej. Katarzyno, w Finlandii działa Komitet na Rzecz Przyszłości. To jest taki instytucjonalny model myślenia o przyszłości ponad podziałami partyjnymi. W Polsce mamy Instytut Pamięci Narodowej. Dużo przebywamy w przeszłości, dyskutujemy o niej, co jest oczywiście ważne i cenne, ale czy Polsce jest potrzebny Instytut Przyszłości Narodowej, który, tak jak chociażby to rozwiązanie w Finlandii, ponad podziałami partyjnymi będziemy zajmować się myśleniem o przyszłości nas, obywateli, społeczeństwa i naszego państwa? Czy jest potrzebny? To otwieramy tutaj puszkę Pandory. W tym pytaniu jest tyle mniejszych pytań. Czy w ogóle myślimy o sobie w kategoriach narodu, który ma jakiś wspólny interes, ma jakąś wspólną przyszłość, o którą trzeba zadbać? Czy to jest dla nas istotna kategoria? Bo może społeczeństwo, a nie naród, albo regiony, może Europa, prawda? To jest wiele spakowanych pytań, które chyba przekraczają moją kompetencję w tej rozmowie. No, mnie przekonuje Jacek Dukaj, z którym sama prowadziłam rozmowę w podcaście Panoptyką 4.0 już chyba 2 lata temu, kiedy Dukaj publikował takie głośne eseje o końcu demokracji. One chyba były publikowane w Gazecie Wyborczej, w magazynie Gazety Wyborczej. To jest bardzo dobra prowokacja. Myślę, że więcej niż prowokacja. Oby nie proroctwo, że już nie ma odwrotu od tej ponadnarodowości. Nie dlatego, że dla nas naród nie jest istotny jako kategoria. Oczywiście w Polsce jest i wiele osób na tym buduje swoją tożsamość, swoje pragnienia, interesy, przyszłość, ale tak naprawdę to my już funkcjonujemy w obiegu informacyjnym, który jest globalny i który jest kształtowany przez mechanizmy, które dzisiaj krytycznie opisujemy, przez algorytmy, których na razie jeszcze nie odzyskaliśmy dla naszych interesów. Więc nawet takie myślenie o wspólnej przyszłości nas jako narodu, nas jako wyborców w jakiejś lokalnej demokracji, ono przestaje się bronić.
tak intelektualnie. My w takiej fikcji funkcjonujemy, ale to już nie działa. My już nie mamy tej wspólnej bazy pojęciowej, informacyjnej. My już się nie spotykamy jako naród, więc nawet ta kategoria jest trudna wobec tego, z czym się mierzymy w świecie platform internetowych, co tam się rozgrywa, prawda? Bo tam mamy zupełnie inne wspólnoty, zupełnie inaczej kształtowane sieci społecznościowe i ta debata, ona nie jest wokół, ona nie toczy się między nami jako narodem, ona toczy się ten zgiełk informacyjny. Aktorzy tego zgiełku bardzo często nie są aktorami demokratycznymi. Tak, ten, kto kształtuje dyskurs dzisiaj, to nie jest ten wybrany, to nie jest ten najważniejszy, to nie jest autorytet, to nie jest ten lokalny, to są influencerzy, boty, przypadkowi ludzie, chwilowe celebrities. Więc w całym tym skomplikowaniu, jeżeli pytasz mnie, czy powinniśmy rozważać przyszłość naszego narodu w kontekście technologii, rozważać zawsze. Bardzo ciekawy projekt akademicki, myślę. Think tanki to też jest dobra rzecz. Mamy w Polsce kilka, być może któryś z nich mógłby taki projekt uruchomić. Czy powinniśmy w to inwestować podatki? Chyba wolałabym, żeby parlament, rząd po prostu dobrze robiły to, co robią, to, co powinny robić, czyli budowały na przykład świadomą, długofalową, tu myślę o rządzie, politykę technologiczną, która nie będzie napisana w horyzoncie do kolejnych wyborów pod interes partii, która aktualnie wygrała coś, a za chwilę coś przegra, tylko żeby to była budowana sensownie strategia, w której mamy elementy, o których mówiliśmy dzisiaj. Edukacja medialna z naciskiem na kompetencje, a nie takie techniczne umiejętności. Kompetencje, czyli na przykład postawy, jakie chcemy wzmacniać w młodych ludziach, żeby oni byli w stanie krytycznie i świadomie w tym świecie działać. To nie jest projekt na 4 lata, to jest projekt na 40 lat, tak jak w Finlandii, budowanie takiej szkoły. Suwerenność technologiczna, niezależność państwa od tych dostawców, o których dzisiaj rozmawiamy. Budowanie przez państwo odporności na takie kryzysy jak COVID, gdzie też okazało się, że bardzo potrzebne były firmy technologiczne i ich infrastruktura. Budowanie też edukacji w sposób niezależny od tych firm, co w Polsce jest wyzwaniem. Regulowanie tych firm, tak jak mówiliśmy, jest tutaj rola do odegrania dla państwa. To wszystko są wyzwania nie na 4 lata, tylko na dłużej. To właśnie jest ta polityka technologiczna. I tym mógłby się zająć na pewno jakiś komitet umocowany nie w konkretnej partii, ale co najmniej w rządzie lub obok tego rządu. Coś takiego by mi się bardzo podobało. Nie wiem, czy nazywałabym to Instytutem Przyszłości Narodowej. Chyba jednak nie. Jak wspomniałeś o Dukaju, to przypomniała mi się książka Czarne Oceany, którą Państwu bardzo polecam. Ona też po części traktuje o tych kwestiach, o których rozmawiamy. I warto jest lektury. Katarzyna, ostatnie pytanie. Jakiego ważnego pytania nikt Ci jeszcze nie zadał w tematach, o których rozmawiamy i jaka jest na nie odpowiedź? Jednym z takich pytań, chociaż na pewno gdzieś ono między wierszami padło, mogłoby być pytanie o to, dlaczego inne firmy, otoczenie biznesowe wielkich platform, o których gdzieś mówimy, tak długo tolerowało, nadal toleruje ich model biznesowy, mimo że na tym tracą. Myślę konkretnie o wydawcach mediów elektronicznych, ale też o samych reklamodawcach, którzy umieszczają swoje reklamy w tym systemie i czekają na zwrot. Ten zwrot nie zawsze jest taki, jak te firmy by chciały, jak ci renomowani reklamodawcy by chcieli. Pieniądze, jakie w to wchodzą, są gigantyczne. A zysk, ogrom tego zysku trafia do owych monopolistów czy oligopoli technologicznych, które ten system reklamy dzisiaj w pełni kontrolują. Mówi się, że chyba nawet 80 albo więcej procent globalnego rynku reklamy kontroluje Google i Facebook, przy czym to Google teraz rośnie, bo wchodzi z nowymi technologiami. To jest coś, co nazywałabym syndromem sztokholmskim chyba, czyli jesteśmy zakładnikami tego modelu, myślą sobie obie te strony, czyli reklamodawcy i media, ale nic nie możemy zrobić, więc polubmy go, dogadajmy się z nim, umówmy się na jakiś udział w tym zysku, ale nie próbujmy go zmieniać. Coś takiego obserwujemy od lat. My jako organizacja społeczna walcząca o regulację tego rynku szukamy sojuszników, szukamy ich również w mediach
tak zwanym, takim w sektorze mediów zwanych premium publishers, czyli takich lepszych wydawców. I to za granicą ten dialog jeszcze jakoś da się nawiązać. W Polsce to już jest rozmowa bardzo egzotyczna. Ale o co wam chodzi? Kiedy przychodzimy do wydawców największych rozmawiać o wyszukiwarkach, o algorytmach, to oni mówią, ciekawe. A wiecie coś o SEO? Powiecie nam, jak się lepiej pozycjonować? Mówimy, no nie, może trzeba zmienić logikę tego systemu, żebyście nie musieli walczyć o swój kawałek tortu pozycjonowaniem, żebyście mogli też ściągać klientów w inny sposób. No, ale to jest ciekawa rozmowa dla mnie. Dlaczego w tym systemie naczyń połączonych całe to otoczenie biznesowe toleruje to, że gatekeeperem, czyli takim trzymającym dostęp do największych zasobów są dziś korporacje technologiczne, bo to one mają sieci społecznościowe, to one mają infrastrukturę do hostowania treści, to one mają algorytmy, to one trzymają rynek reklamy i to się coraz bardziej cementuje. Więc musiała przyjść Unia Europejska ze swoim projektem reformy regulacji usług internetowych, żeby to ruszyć. A sam biznes gdzieś się w to wpasowuje i biernie czeka, aż ktoś ich wybawi. Albo i nie. I to jest ciekawe pytanie. Nie znam na nie odpowiedzi. Czy ta inercja wynika z kalkulacji, czy wynika po prostu z samej inercji, że tak to działa, ale to jest coś, o czym chętnie bym poczytała. Może w kolejnym twoim podcaście pojawi się na to odpowiedź. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj państwa i moim gościem była Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon. Katarzyna, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.